Roślina, z której wykonany został olej, o którym dziś mówimy, jest stosunkowo mało popularna, jednak ma wiele zastosowań, atrakcyjne właściwości i super smak. Czy już wiecie, o jakim oleju mówimy? Tak, to olej z rokitnika. Na początek musicie wiedzieć, że mimo, że olej z rokitnika jest naprawdę mega smaczny, nie można przesadzać z jego dawkowaniem. Dzienne zapotrzebowanie to między 1 a 1,5 g oleju. Jakie zatem ma zastosowania? Mówi się, że m.in. rokitnik usuwa toksyny z organizmu, goi wrzody żołądka i przewodu pokarmowego. Działa przeciwmiażdżycowo, czy też poprawia pracę mózgu. Jeśli chodzi zaś o widoczne gołym okiem problemy, to jest dobrym wyborem na trudno gojące się rany, blizny, rany pooperacyjne, zmiany łuszczycowe, czy po prostu suchą skórę. Aby wygrać olej z rokitnika, zostaw pod filmem komentarz o treści rokitnik, a po więcej obserwuj konopny łeb.